Adam Dziurowski, który w tej chwili krzyczy do swojego chóru, to dyrygent. Bo to jest dyrygent. U niego krzyczy. Nie ma to tamto. Ustawili się źle, musi ogarnąć grupę. Wcale się nie dziwię, bo za chwilę w naszym studiu opolskiego operanku chór. Kaprikolium, kozia szyja, tak? W nazwie dobrze pamiętamy. Adam Dziurowski, dyrygent, Judyta Ćwiek, śpiewająca i Ania Grabowska, również śpiewająca. Asia, przepraszam, Joanna Grabowska, również śpiewająca. I jeszcze chór, drodzy państwo, który oczywiście dzisiaj nie w pełnym składzie, tylko działacie częściowym. Przy szkole. Przy liceum. Nietypowo, no, przy takie początki były też, albo tak? przy parafiach działają chóry, a tymczasem wasz. Działasz przy szkole, tak, ale to jest związane z tym, że poprzedni dyrygent, pan Jan Dolny, był nauczycielem w tej szkole, kiedy jeszcze szkoły były czteroletnie, te szkoły ponadgimnazjalne, bo wtedy gimnazjów nie było, to było 20 lat temu, nasz chór w tym roku, w 2016, obchodzi 20-lecie. No, to już kawałek. I on jako, tak, on jako nauczyciel muzyki stwierdził, a założę chór jeszcze przy wsparciu w ówczesnej dyrekcji. No i zgarnął tych dzieciaków, tam z 70 przyszło i tak się to wszystko zaczęło. My jesteśmy jakby kontynuacją, czy jakby pokoleniem dalej. Ale już nie jest to ograniczenie tylko do szkoły, tak? Już teraz to jest bardziej chór miejski, natomiast działamy dalej przy liceum ogólnokształcącym. Tam mamy swoją salę prób, tam mamy swoją taką salkę chóralną, gdzie trzymamy nuty, togi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do chóru już należą, ze względu na to, że skrócił się czas przebywania w liceum na 3 lata, to do teraz w zasadzie już nabór robimy w drugiej klasie gimnazjum, więc... Dwa gimnazja, liceum plus licea z okolicznych miast. Tam też jest młodzież z Głuchołaz, która tam się uczy, ale u nas śpiewa. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Niech ta sentencja towarzyszy naszej rozmówczyni. Judyta, dlaczego się zdecydowała na chór? Bo tata kazał. Tak. Nie, bo to jest coś super. Świetna ścieżka rozwoju. Tak, no bo dzisiaj młodzi, to słuchawki w uszy, tak, MP3 i tam albo mocne bity, albo ostry rock, tymczasem wy, no to gdzieś w wielu miejscach ociera się o klasykę, ale też wymaga predyspozycji wokalnych. Jak wyłuskać takie talenty? Jak wybierać? Prowadzić nabór, przesłuchania, selekcje? Tak. Co roku jest nabór w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych i z całego naboru wybieramy młodzież, która tam ma jakieś predyspozycje do śpiewania. Wiadomo, że te predyspozycje później trzeba przekuć w umiejętności śpiewacze. Mm-hmm. Natomiast wyszliśmy naprzeciw tego, co pani mówi, tych słuchawek i smartfonów i po prostu już robimy nagrania w formie takich plików MP3 i młodzież to na smartfony, na słuchawki wrzuca. Coś i, takiego. Czyli można połączyć tą nowoczesność. W autobusie relaksuje. Sprawdza się. I idzie taki chórzysta, rozumiem, ulicą i sobie słucha, ćwiczy. I się spotyka jeden chórzysta się spotyka z drugim, mówi, co słuchasz? No, ja to jak pieśń, tom. Spoko, ja też. I tam się tam jednoczą. Aniu, przepraszam, Asiu, dlaczego zdecydowałeś się również? Co ty z tą Anią? Przepraszam. Siostra, która też śpiewała w chórze. Dokładnie. A ponieważ Anię kojarzę, bo śpiewa również w zespole muzycznym, dlatego tak bardzo podobne są. Pozdrawiam siostrę. Przy okazji, Asiu, dlaczego chór? No ja zawsze lubiłam śpiewać i od podstawówki to się tak ciągło i w gimnazjum zdecydowałam się przyjść do chóru i tak pozostałam. Dużo młodych, ciężko ich zmobilizować, poprowadzić? Nie, to ciężej mnie zmobilizować. Młodzież mobilizują. O dziwo, to jest taki rodzaj przedsięwzięcia, które może z zewnątrz wygląda tak, że no nie dla każdego i tak młodzież się chowa, w szczególności faceci. To brzmi natomiast, poważnie chór, tak? No tak, no natomiast chór, jak już się w to wejdzie, chór. No my teraz jesteśmy na warsztatach już piąty dzień od poniedziałku i no oprócz tego całego dnia śpiewania i takiego wyczerpania wszelkich sił, powiedzmy, witalnych, oni wieczorem jeszcze są w stanie poganiać całą noc, pointegrować się i to jest naprawdę coś takiego dziwnego, że człowiek nawet by sobie nie pomyślał, że tak nagle spadnie z nieba, zacznie prowadzić zespół, spotka tyle fajnych osób, z którymi tam gdzieś później ma kontakt, no i że połączy ich ta jedna rzecz, a jednak coś takiego konstruktywnego to jest potrzebne młodzieży. Chociaż oni tego czasami może sobie na początku nie zdają z tego sprawy, a nawet podświadomie do czegoś takiego dążą, żeby się po prostu wewnętrznie rozwijać i to jakby samo się dzieje bez nas, bez naszego. No i też dyscyplinuje, tak to jakoś tam reguluje życie, układa pewną tempo. Musicie też o siebie dbać przy tych nocnych integracjach, nie może być zbyt głośnych śpiewów, bo rano przecież na próbie trzeba popisać się fantastycznym młodzież głosem. Młodzież ma taką zdolność regeneracji, że w ogóle chyba o tym nie myślą. Rano przyjdą, trzy liście sobie sprzedadzą i śpiewą. Słuchajcie, bo nie tylko muzyka bywa ważne, wy interpretujecie też muzykę, znane kawałki, tak, Beatlesów i tym podobne. To nie jest tylko, że jakaś klasyczna muzyka, tylko i wyłącznie, tak?
cały, to wszystko, co śpiewamy, jest uwarunkowane tym, jakie mamy występy. Gdzieś tam zawsze we wrześniu czy w sierpniu siadamy i myślimy o tym, co my mamy do zrobienia w tym roku. Mhm. I szykujecie repertuar. I szykujemy repertuar pod konkretne przedsięwzięcia. No, w tym roku to będzie bardzo zróżnicowany repertuar, bo się wybieramy gdzieś tam na konkurs. Dostaliśmy się do projektu Śpiewająca Polska. Jest to projekt ministerialny na poziomie ogólnopolskim. Dodatkowo mamy jubileusz 20-lecia, więc poważny utwór wokalno-instrumentalny z orkiestrą wspierającą tutaj zresztą z Opola. Będziemy śpiewać bardzo, bardzo różnie, będzie ciekawie. Zobaczmy. A co nam dzisiaj zaśpiewacie? Dzisiaj zaśpiewamy, o, Asia powie, bo mało mówiła. O, Ihmis Lapset. Sakti Laulu, to jest fińska piosenka. No, wiesz, no. Tak, znasz. Tłumaczenie będzie masz na dole. Telefonie. Bardzo pięknie dziękujemy, zapraszamy w takim razie do chóru, a my widzimy się za chwilę i usłyszymy. Drodzy Państwo, dzisiaj mija dokładnie 2 miesiące, odkąd wspólnie z Małgosią udało nam się prowadzić... Tak, nie wiedziałam, że on to zrobi. Polskie o poranku. Z tej okazji, a także z innej, no, o której będzie jeszcze okazja porozmawiać, przygotowałem się dla Małgosi kwiatuszki. Jezu, on mnie pytał ostatnio, które są Twoje ulubione kwiaty? Ja myślę, o co mu chodzi? A, teraz a to mnie... takie zagajenie. Małgosiu, dziękuję Ci bardzo. Za te 2 miesiące pięknie chciałem Ci podziękować. O Jezus Maria, dziękuję. Jestem pod wrażeniem, naprawdę, wzruszyłam się. Jeszcze ale... chórci za chwilę. Pięknie dziękuję, ale dzisiaj było tylu pozytywnych ludzi u nas. Nie, naprawdę się wzruszyłam, tylu nie mogę, no. No ja też nie mogę, co mam Ci więcej powiedzieć. Jestem naprawdę wzruszona, posłuchajmy chóru. Dziękujemy. La 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 la